przyjechaliśmy tu po 3 punkty. Niestety nie udało się z przebiegu meczu. Uważam, że byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą. Natomiast przegraliśmy go w ostatniej minucie. Dobra kontra zespołu gospodarzy i wynik skończył się 3-2. Także z naszej wycieczki po 3 punkty jedziemy do Kalisza z zerowym dorobkiem. Natomiast no, dzisiaj zespół zagrał z zębem, zaangażowany, walczył. No tu troszeczkę sędzia pozwolił zbyt wiele na ostrą grę. Były błędy indywidualne zawodników z linii defensywy, jak najbardziej. I druga bramka, przerwana akcja powinna zostać w środku pola. Nie została przerwana, z tego poszła kontra i dostaliśmy bramkę. I na koniec też, nie wiem, czy tu był spalony, mówią, że był. Ja na spokoju to obejrzę i wtedy będę mądrzejszy. Natomiast jak najbardziej blok defensywny tutaj nie popisał. Pierwsza moja konferencja, spotkanie z Wami, kiedy się cieszę ze zwycięstwa w tym roku. Fajnie, bo to święta za nami, przed nami raczej tak, także fajny zajączek. Tak troszeczkę przekornie powiedziałem na odprawie, że jak mamy się odbić, to najlepiej z kim? Z liderem albo z wiceliderem, także udało się. Na pewno jakby cele nasze są zgoła inne, tak? Kalisz walczy o drugą ligę i ja osobiście twierdzę, że jest głównym faworytem tych rozgrywek. To, że ludzie z nami przegrali, to nie znaczy, że jakby nie będą się liczyli albo wypadli z gry. No, takie mecze się trafiają, chociaż twierdzę, że zespoły, które chcą awansować, nie powinny tracić punktów z takimi zespołami, które są na dole tabeli. No, gdzieś tam mam też swój awans z tyłu głowy i mogliśmy przegrać, załóżmy gdzieś z Szczubem, ale niestety z Dołem przegrywać się nie powinno, ale myślę, że jest tyle jeszcze kolejek, że to wszystko zostanie tutaj ustabilizowane i Kalisz z tym poradzi. Natomiast jeżeli chodzi o nas, no kolejne braki w zespole. 2 dni przed meczem wypadł nam Wojciechowski. Przy naszej takiej okrojonej kadrze i przy tej młodzieży no gdzieś tam był delikatny stresik. Natomiast myślę, że dzisiaj na tyle, na ile mogliśmy, na tyle, na ile ten zespół stać, zagraliśmy, myślę, bardzo poprawnie. Zostawiliśmy dużo serca na boisku. Myślę, że walczyliśmy o każdy metr boiska. No i dostaliśmy nagrodę w postaci tej kontry. I udało nam się wygrać i zdobyć 3 punkty. No, myślę, że takie 3 punkty, na które nikt tutaj nie liczył, a w ogólnym rozrachunku i w tej drodze do utrzymania naszej wstrzyzy, myślę, że bardzo cenne. Ja miałem taką odprawę w tygodniu, bo dokonałem takiej analizy, podsumowania 1/3 rozgrywek. Więc straciliśmy 16 bramek w tej rundzie do tego meczu dzisiejszego. 13 bramek straciliśmy po stałych fragmentach gry. Nie wiem, czy ten analizował mnie, czy mnie nie analizował. Ja natomiast zanalizowałem swój zespół. 13 bramek straciliśmy. Jak dzisiaj padła ta bramka ze stałego fragmentu gry, 14, tak? No to myślałem, że coś mnie trafi. No ale to jest piłka nożna, tak? Mimo tego, że ich uczulam, że mówię na temat koncentracji przy tych stałych fragmentach gry, tak? Przy odpowiednim kryciu i tak dalej, tego jest naprawdę. I nawet zrobiliśmy trening gdzieś w tygodniu. To mimo tego nie ustrzegamy się błędów i ciągle tracimy bramki po tych stałych fragmentach gry. I to mnie bardzo boli, tak? Mam nadzieję, że z meczu na mecz będziemy wyglądali coraz lepiej, tak? Przed nami mecze z zespołami bezpośrednio zainteresowanymi utrzymaniem, tak? Chociaż teraz idziemy jeszcze do Lecha, ale potem przyjdzie i Jarota, i Chemik, i Wieżyca Pętlin. Tam sobie już nie możemy pozwolić na porażki. Tam będziemy musieli wygrać. Tutaj mogliśmy dzisiaj, tak? No i udało się. Zawsze graliśmy nisko, podwójna garda, wyjście na kontrę i tak dalej, ale ostatnio gdzieś tam próbujemy grać troszeczkę wyżej, tak? No i mamy teraz tego Cybula, drugiego napastnika, to próbuję też go wykorzystać, jest Drzewiecki. W związku z tym są takie mecze, że no, dosyć często wychodzimy nawet na dwójkę, także. Oby to przynosiło tylko efekty, gdzieś tam była blokada Drzewieckiego, ale dzisiaj 2, poprzednio 1, także myślę, że może w końcu zacznie strzelać. No i tutaj no, 2 zawodników, tak może 3 w zasadzie się usunął na pierwszy plan. Drzewiecki, 2 bramki, no, ale to takie dobijające w zasadzie te sytuacje, no ale i Sebastian Ginter, no i chyba trochę parę słów na temat Japończyka, który w zasadzie już dzisiaj dołączył do zespołu i dzisiaj zagrał. Tak, dzisiaj go załatwiliśmy, dzisiaj te wszystkie formalności związane z jego tutaj procedura cała ta papierowa, no i zadebiutował dzisiaj, tak? Trenuje z nami chyba już nie wiem ile, 2 miesiące chyba jest z nami.
bo i z sparingiem przecież grał, tak? Ale były jakieś problemy, tak już nie dociskałem prezesa, ale w końcu żeśmy go załatwili. Miał tam swoje takie gdzieś tam zagrywki, no nieźle wyskolone technicznie, myślę, że przyda nam się i na pewno wzmocni ten zespół. A Sebastian? No jak to Seba, tak? No to jak trener mówi, no ewidentny błąd stopera chyba, tak? Bo to stoper z nim biegł przy tej bramce, tam 30-40 metrów, tam powinno być przerwane. Tam troszeczkę też szybkościowo chyba z nim przegrał, Seba wysoki, długie nogi, że tam te kusy zaczął dawać, no i bardzo mądrze się zachował przy tej bramce. No, bardzo liczymy na Sebastiana, tak? Jest to zawodnik z tej starej gwardii jeszcze, tak? Młodego wieku, bo nie 96 rocznik. No ale jestem zawodnikiem, który grał i z Ziętalskim, i z Simurą, i z Poźniakiem, no to przecież wie, o co chodzi, tak? No i tutaj ta nasza młodzież, czy Silski, czy Piotrowski, czy Bednarski, no od kogoś to muszą czerpać, no a na najstarszym z nim jest 23-letni Ginter, no. No to dzisiaj no, fajnie się zachował. Przy jednej bramce, no tutaj przy tej asyście, przy tym golu, no, myślę, że dobry prognostyk na przyszłość.